Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam kluczyki. Postaram się, żeby było tak, że gdzie się znajduje ten klucz, jeśli jest skomplikowane dojście do niego, droga do niego przedstawiona, no i oraz mniej więcej, które drzwi otwieram. Bo jeśli na przykład jest dużo par drzwi, które otwiera dany klucz, to przedstawiam tylko jedno, a resztę mogę przedstawić po prostu w innym filmie, jak będziecie bardzo chcieli. Pierwszy klucz znajduje się w środku miasta, prowadzi on do jednej drzwi w banku. Wstawimy tam kilka tych takich walizek. Z walizek dropnąć nam mogą stack of money oraz te takie dyskietki. Następny klucz służy do otwarcia gun shopu. W głównym mieście, w górnej części, znajdziemy go w budynku mieszkalnym w pokoju numer 7 pod fotelem. W gun shopie znajdziemy także blueprint na rangefindera. No i oczywiście loot. Następnie pokażę Wam klucze do bunkrów. Tutaj już troszeczkę zaczyna się skomplikowana część, ale pierwszy klucz jest zasadniczo prosty. Typamy się na satelity w wybrane miejsce, wchodzimy po drabinie i zbieramy. Następny klucz znajduje się w bunkrze AK-17. Schodzimy w dół po schodach. Przydałaby się jakiś noktowizor, latarka, żeby było tam trochę ciemno. Mi się wydaje, że akurat w tym bunkrze jeszcze da radę bez. I leży on na stole. Klucz ten potrzebny nam do drzwi na górze satelity. I otwieramy te drzwi. I tutaj leży kolejny klucz. Następnie wchodzimy do tego bunkra AG-18, poruszamy się i trafiamy na klucz AG-19. No i tutaj już noktowizor jest wymagany, tutaj nie jesteśmy w stanie bez noktowizora lub jakiegoś światła dojść do następnego klucza. No i mamy klucz AG-19. Nieopodal tego klucza AG-19 mamy klucz do militarki. Jak już weźmiemy klucz Sacr 1, to możemy wejść tutaj. Mamy tutaj taki lucik militarny. Coś tu się respi, wiadomo. Dokładnie znajduje się to o tutaj. Aby przejść do następnego bunkra o numerze 19, będziemy potrzebowali samej maski i filtrów. Wejście do tego bunkra znajduje się wewnątrz tego bunkra oraz na zewnątrz. No i przykładowo tu jest wejście. No i tu jest dead zone, musimy założyć maskę. Jest wtedy git. W dead zone tym głównie chodzi o to, by znaleźć właśnie takie roll of lead. Pozwala nam to skraftować biohazard itemy, które są potrzebne, by móc poruszać się po dead zone tym na pustyni. Oczywiście na pustyni także, bo musimy posiadać gas maskę. Ok. Następna droga do klucza wygląda następująco. Thank you.
Sakr tu otwiera w tym budynku drzwi na dole, które też respią lód, oraz znajdujemy tutaj klucz taki. Z tym kluczem zdobytym przed chwilą możemy otworzyć te drzwi, w którym po prostu znajduje się tu dodatkowy lód, który możemy zebrać. Następnie Point November, wchodzimy tu pod łóżko i tu leży taki kluczyk. Do następnego klucza musimy mieć questa Arsenal 5, żeby zdobyć ten oto klucz. Klucz ten znajduje się o tutaj, na szczycie tej wieży radiowej. Dobra, następnie musimy polecić w stronę Dead Zone, czyli mniej więcej w tą stronę. Na Dead Zone tym potrzebujemy Biohazard Bottom, Biohazard Top i Gas Mask. Gas Maskę tworzymy tak, że tak powiem, normalnie, tam musimy zdobyć parę itemów. A Biohazard Item musimy pójść do tego bunkra, którego wam powiedziałem, z maską samą i zdobyć Roll of Lead. Z kilku tych rolów chyba trzech robimy gacie i z trzech chyba robimy górę. Jeszcze tam polecę, żeby wam udowodnić, że to jest serio w tą stronę. Cały czas lecie, o, mniej więcej w tą stronę, nie? No i jest baza. Dobra, jak już jesteśmy w środku, to będę pokazywał po kolei drzwi. Drzwi A3 znajdują się na dole. Wchodzimy do tej drzwi i w tej drzwiach znajdujemy klucz do A5. A5 znajdują się tuż obok, dzięki nim możemy szybciej wchodzić na górę. Żeby zdobyć klucz do B7, musimy tuż obok zniszczyć to okno, tą szybę w oknie. No i tutaj leży klucz. Następnym ważnym elementem, który potrzebujemy, by zdobyć resztę kluczy, jest Rescue Soul. Musimy ją skraftować z takich oto itemów, te takie Soul Chain, Soul Blade, Broken Soul. Dropimy na przykład z grubego na budowie. Następnie musimy się tutaj przebić. Tutaj leży klucz B4. Tutaj są drzwi od tego pokoju, a w środku możemy znaleźć snajperkę, którą podnosimy. Z grubsza to by było to wszystko o tych kluczach. Ogólnie mógłbym jeszcze zrobić poradnik, jak na przykład zdobywać broń, które się respią tylko w pewnym miejscu. Na przykład poradnik, gdzie znaleźć te wszystkie takie, wiecie, drzwi, co można tylko Rescue Soulem otworzyć. Co można ciekawego w Minesach znaleźć. No, ta mapa naprawdę jest rozbudowana, mógłbym stworzyć jeszcze jeden film. Tylko pytanie, czy chcecie jakieś takie, nazwałbym to, podpowiedzi, żeby zdobyć lepszy loot i co z nim zrobić. A na razie trzymajcie się. Nara.